Witam w audycji Goście Radia 5. A jest z nami pan Piotr Markiewicz, prezes Wojewódzkiego Środka Sportu i Rekreacji Szelment. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Pytanie zadaje Artur Parafinowicz. Pan Piotr Markiewicz jest pierwszy raz w Radiu 5. Taki debiut na naszej antenie. Zatem proszę przedstawić się, opowiedzieć o sobie naszym słuchaczom. Hmm, lat 50. <laughs> Z doświadczenia, powiedzmy, o szerokim wachlarzu mogę powiedzieć, bo pewnie wielu słuchaczy może mnie pamiętać jeszcze z czasów, gdy byłem zawodnikiem spartę, Augustów i startowałem na różnych arenach krajowych i świata w kajakarstwie z całkiem dobrymi wynikami. Ale też po zakończeniu kariery zdobywam najróżniejsze inne doświadczenia, pracując m.in. Między w Międzynarodowej Korporacji w Augustowie, pracując dla Polskiego Związku Kajakowego jako sekretarz generalny, czy, czy również jako członek zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. No i co, dzisiaj od, od prawie miesiąca jestem w nowej roli. Prezesa Wosyr Szelment, pięknego ośrodka, piękne, pięknie położonego I, i ośrodka, który jakby, myślę, że ma ogromny potencjał i, i wiele wyzwań przede mną, tak żeby te, ten, ten potencjał jak najbardziej wykorzystać. Czego się pan spodziewał i co pan zastał w Szelmencie? Czego się spodziewałem? E, niewiele mnie tam po prostu zaskoczyło pod takim względem e, czysto organizacyjnym, bo, e, bo mniej więcej wiem, jak takie ośrodki działają. E, oczywiście e, e, no jest to ośrodek o wielu, bardzo, bardzo wielu atutach. Położenie to jest jedna rzecz. E, możliwość e, e, generowania przychodów zimą, to to jest na pewno największy atut tego miejsca, ale też wiele, możliwość posiadania wielu atrakcji również dla tego gościa, czy, czy turysty, czy młodego sportowca latem, tak, mówię tu o wyciągu nard wodnych, mówię tu o innych atrakcjach, które ośrodek może dostarczać, a które już dostarcza. Czyli tak jak mówię, no wiele Wiele mam pomysłów każdego dnia można powiedzieć na to, jak, w którym kierunku mógłby się ośrodek rozwijać, a, a dzisiaj y, mamy prawie komplet gości, jeśli chodzi o nasze pokoje i, i nie mam powodów specjalnych do narzekania może trochę na pogodę, bo jednak tych kilka dni y, w lipcu było takich, że y, nie wszystkie atrakcje mogliśmy udostępnić. Pan mówi o wielkim potencjale, no, ale też trzeba tutaj zauważyć branża wysokiego ryzyka. Bywały takie zimy, że szefowie ośrodka bardzo narzekali. No, ja wiem o tym, że akurat w tej dziedzinie, jeśli chodzi o narty zimowe i, i, i tym, co jakby generuje główny przychód ośrodka, tak, czyli... czyli yy, yy, Korzystanie z, ze śniegu z góry i, i uprawianie sportów no, narciarskich czy, czy snowboardu to jest to podstawowa, można powiedzieć, część przychodu, ale tak nie musi być zawsze. Tak? Ja, ja, mimo wszystko, i obserwując to, co się dzieje z klimatem, czy, czy wiedząc, że te zimy mogą być różne. I, I bardziej zimne i, i mniej, i, i bardziej śnieżne i mniej, to, to po prostu muszę, muszę mieć to świadome, że rok ma 12 miesięcy, i, i po prostu stawiam sobie taki cel, żeby ten ośrodek również zarabiał, czy przynosił jakieś przychody w pozostałą część roku, nie tylko zimą. Nowy szef, nowe porządki, jakie zmiany? W pierwszym miesiącu ciężko jest, nie wiem, zaproponować czy rzucić wachlarz 10 zmian, które chciałbym zrobić. Na razie tak naprawdę jest to ciągle rekonesans, można powiedzieć, bo nie, jakby nie jest możliwością, żeby przejrzeć wszystkie dokumenty, wszystkie umowy, zapoznać się z wszystkimi możliwymi kosztami czy, czy ryzykami, jakie no, może przynieść jakby praca w tym, w tym ośrodku czy w tej firmie, ale to, co mogłem zrobić, to już według mnie całkiem no, ciekawe, ciekawe propozycje już, już nastąpiły i, i wdrożenia. Pierwszą z nich, tak właśnie zastanawiając się, co mogłem na szybko wdrożyć i jakby powiększyć wachlarz atrakcji WOSiR-u, to, to zaproponowałem przygotowanie trasy do food golfa. To jest takie coś nowego coś, co łączy piłkę nożną i, i golfa. Nie ma tego w regionie. A, a, a przy bardzo małych nakładach dzisiaj, można powiedzieć, uruchamiamy to dla, dla tutaj turystów, suwalszczan, młodszych i starszych. Przejściodołkową trasę, tak, żeby mogli sobie z tego korzystać i, i dać nam y, feedback, y, czy im to się podoba, czy nie. Y, y, kolejną rzeczą, y, jak się zastanawiałem, y, jak uatrakcyjnić aleję y, Olimpijczyków i Gwiazd Sportu, którą, którą mamy również na terenie środka. Dzięki tutaj y, no, y, jakby wspaniałemu sportowcowi obecnie, y, ambasadorowi Podlasia, Wojciechowi Fortunie. I, I tak jakby myśląc, jak uatrakcyjnić to aleje gwiazd, pomyślałem o wydaniu takiej monety okolicznościowej, która z jednej strony upamiętniałaby no wyniki, które. I gwiazdy, które po prostu są honorowane tej alei, a z drugiej strony dała możliwość odwiedzającym osobom tę aleję i nasz ośrodek posiadania jakiejś pamiątki z tego miejsca. Stąd jakby pomysł, żeby taką monetę wydać i, i, i próbować nawet ją sprzedać, nie tylko rozdawać, jak w ramach promocji. I ta moneta już pod koniec sierpnia będzie dostępna. A, a tylko przypomnę, że y, przygotowujemy się na wielką uroczystość 6 września, gdzie y, y, odsłonimy kolejne y, płyty i obelisk y, na naszej alei. Aż sobie wygoglałem, Golfa y, taka taczana piłka do dołku. Tak to wygląda? Taczana, ale kopana tak naprawdę, bo y, jest to połączenie y, piłki nożnej i golfa, jak powiedziałem, czyli gra się piłką nożną, ale według zasad golfowych, nie? Czyli, czyli w tej pod, pod, podstawowej formacie gry stroke play chodzi o to, żeby jak najmniejszą ilością uderzeń w piłkę trafić do dołka. Te dołki są o różnej skali trudności oraz długości i od powiedzmy trzech uderzeń po pięć na każdym dołku piłki nie można na przykład dotykać w czasie przechodzenia trasy, Każde dotknięcie czy uderzenie w piłkę jest oddzielnie liczone. Na trasie również są pewnego rodzaju przeszkody, czy granice pola, czy, czy myśmy ustawili takie utrudnienia z atrybutów, które są związane z, czy z charakterem naszego środka, czyli z nart wodnych i z nart zimowych jakieś przeszkody, płotki i tego typu rodzaje, co według mnie no, atrakcyjni tak naprawdę tą, tą jeszcze trasę. No i chcemy tutaj z tą trasą, z footgolfem zobaczyć jak mówię, odbioru, odbiorą to nasi goście. Pewnie to pytanie pan już kilka razy słyszał. Co z parkiem linowym? Teraz intensywnie pracujemy z Urzędem Marszałkowskim odnośnie parku linowego. Jak wiemy, no jest on od kilku lat nie, nie jest dopuszczany do użytkowania. Ma wady konstrukcyjne. Uzgodniliśmy to z Urzędem Marszałkowskim, że ponieważ sam ośrodek nie jest właścicielem ani tego parku, ani tego terenu, na którym on stoi, to Urząd Marszałkowski jakby uzyska ekspertyzę odnośnie stanu technicznego i możliwości wykorzystania tego do dalszych celów. Ja z swoich pomysłów to, to miałbym jakby koncepcję jak zagospodarować i miejsce i ten materiał, który by być może by pozostał do, do użycia jakby do dalszych moich pomysłów atrakcyjnienia ośrodka. Potrzebujemy, myślę, kilku miesięcy, żeby wiem, mieć jasność do końca roku, co, co robić, tym dalej. Ja jak najbardziej ten teren widzę jako wykorzystanie, czy pod jakiś teren do domków dla gości, czyli z rozszerzeniem mojej oferty noclegowej czy przygotowanie atrakcji w postaci strzelnicy golfowej, już tego prawdziwego golfa, zwanego driving range, czy na przykład udostępnienie tego pod jakieś tory przeszkód, czy innego rodzaju atrakcje, które po prostu poszerzyłyby możliwości ośrodka. Czego życzyć nowemu prezesowi? Wosir Szalmend można by powiedzieć tak po prostu powodzenia, bo na zapał do pracy nie narzekam, na ilość pomysłów nie narzekam, ale jakby wiadomo, że przy jakichś większych problemach, trudnościach i tak dalej potrzeba więcej cierpliwości i uporów w dążeniu do celu i, i być może tego można by mi życzyć, bo na tyle, co się zorientowałem, załogę mam dobrą. Ludzie są zaangażowani w pracę w ośrodku. Chętnie jakby wypowiadają się na, jakby na tematy, które, powiedzmy, no, są, są na tapecie danego dnia. Widzę dużą otwartość do współpracy, i, i tylko tak naprawdę sukces zależy od naszych wspólnych działań w dobrym kierunku. To jeszcze od siebie życzę szczęścia, bo przykład Titanika pokazał, że czasem i zdrowie, i pieniądze to za mało. Pan Piotr Markiewicz, prezes Wojewódzkiego Środka Sportu i Rekreacji Sherman był gościem Radia 5. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A pytania zadawał Artur Parafinowicz. Radio 5. Do usłyszenia.